Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj na targowisku, czy w okolicach targowiska w Konstancinie Jeziornie, niedaleko Biura Prawa i Sprawiedliwości, gdzie rozdajemy, mimo trudnej pogody, gazetki informacyjne ministra Mariusza Błaszczaka. Jest to materiał podsumowujący 2 lata działalności ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jako posła na Sejm RP. I co mogę jeszcze powiedzieć? No, gazetki idą jak świeże bułeczki. W przeciągu pierwszego pół godziny rozdawania poszły już 3 paczki. Wszystkim, których dzisiaj tutaj spotkaliśmy, bardzo serdecznie dziękujemy. Witamy bardzo Państwa serdecznie. Dzisiaj rozdajemy gazetki pana ministra Błaszczaka z ostatnich 2 działalności jako ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jego największym sukcesem z pewnością możemy przyznać to, że wprowadził ustawę dezubekizacyjną, która zabrała emerytury komunistom, co jest dla nas naprawdę wspaniałym sukcesem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.